Princess Diablo spokojnie możemy powiedzieć, że stała się wręcz legendarna, tak samo jak gra. Ścieżka oparta na brzmieniu 12-strunowej gitary, ambientowych, eterycznych wręcz klimatach, miała na celu wpływać na emocje gracza, a nie tylko ilustrować to, co działo się na ekranie. Muzyka z pierwszej części Diablo była debiutem kompozytorskim Matta i Wallmana w firmie Blizzard, do której dołączył w 1996 roku. Niestety, ścieżka nie doczekała się oficjalnego soundtracku, ale to właśnie tu narodził się najbardziej znany motyw w całej grze, czyli utwór Town, znany bardziej jako Tristram. Mimo iż całość nie trwa więcej niż 35 minut, licząc już dodatkiem Hellfire, jest to wciąż ponad pół godziny nastrojowej, pełnej tajemniczości muzyki, gdzie powoli płynące brzmienia gitary i perkusji stanowią podstawę diabelskiego klimatu. Cztery lata po pierwszej części Diablo 2 podbiło świat elektronicznej rozrywki. Tym razem do spółki z Mattem Uhlmanem nad soundtrackiem pracował Scott Peterson, odpowiadający również za ścieżki perkusji. Swój udział mieli także Roger Weissmeyer, Mustafa Waits oraz Bernie Wilkins. Całość została nagrana w okresie od 1997 do 2000 roku w Oakland i Kalifornii. Już w pierwszym akcie znów usłyszymy unikalne brzmienie 12-strunowej gitary i klimatyczną, snującą się perkusję. Czy to w obozie Watchers, czy podczas eksploracji jaskiń. Utwory takie jak Wilderness, Rogue czy Sisters to hołd w kierunku pierwszej części Diablo, a zarazem te traki, które najbardziej oddają charakter Diablo. Jednak już drugi akt i wędrówka po Ludgo Lane to muzyka inspirowana blisko wschodnią kulturą, gdzie usłyszymy takie instrumenty jak dżembe i dumbek, gdzie swoje mistrzostwo pokazał Mustafa Waits. Tym razem Matt Uhlmann wykorzystał samples Heart of Asia, Heart of Africa oraz Symphony of Voices firmy Spectrasonics, dzięki czemu pustynne rejony nabrały bardziej azjatyckiego charakteru. Co ciekawe, w utworze Harem damski wokal pierwotnie składał się tylko z ćwierć tonów. Jednak by nadać mu bardziej europejskiego charakteru, Uhlmann zmieniał półtony, fraza po frazie, aby nie było żadnego fałszu. Dżungla w okolicach Kurast to już kolejny akt i kolejne muzyczne zmiany. W utworze Dox słychać inspirację muzyką plemion afrykańskich, a wykorzystanie marimby i drumli sprawia, że rejony bagien i mokradeł różnią się od reszty nie tylko grafiką. Wycie, jęki i mrożące krew w żyłach odgłosy to potępione dusze pragnące uwolnienia, które towarzyszą nam w czwartym akcie. Wiele dysonansów czy wysokich rejestrów, które bardzo dobrze przypominają muzykę rodem z horrorów, jak w utworze Hell, świetnie odzwierciedla płonące piekło, które musi przejść nasz bohater, aby zabić Diablo. Uhlmann znany jest również ze swojego zamiłowania do muzyki klasycznej, dlatego w jego dziełach możemy znaleźć wiele nawiązań do twórczości znanych kompozytorów. Tak właśnie było w utworze Koda, gdzie kompozytor wykorzystał fragment utworu Preludium C-moll op. 28 nr 20 Fryderyka Chopina. Co ciekawe, jest to aranżacja na 12-strunową gitarę, gdzie powolne, żałobne brzmienia przypominają podobne utwory z wcześniejszych części. Przełomem w muzyce do Diablo był dodatek Lord of Destruction, który wyszedł rok po drugiej części. Tym razem do nagrań wykorzystano symfoniczną orkiestrę słowackiego radia pod batutą Kirka Trevora, która została nagrana w Bratysławie w 2001 roku. Dzięki wykorzystaniu żywej orkiestry muzyka nabrała nowego znaczenia. Pełne, ale nieprzesadzone brzmienie w wagnerowskim, więc romantycznym stylu bardzo dobrze odwzorowało nowe brzmienie Diablo.
5 utworów i znów wiele inspiracji muzyką klasyczną. Fortress, nawiązania do impresjonistycznego kompozytora Debussy'ego i jego opery Pelléas i Mélisande. Zaś w Siege usłyszymy marszowy fragment Planet Holsta, a dokładnie Marsa. Ice Case to nawiązania do Karla Orffa, a w Ancients Uhlmann wykorzystał akord tristanowski z preludium do Tristana i Izoldy Wagnera. Warto również wspomnieć, że muzyka do wszystkich trailerów i przerywników filmowych została skomponowana przez Jasona Hayesa, Glenna Staforda i Dereka Duke'a, lecz niestety nie zawarto jej na żadnym oficjalnym soundtracku. Ścieżka dźwiękowa z Lord of Destruction była początkiem nowego, orkiestrowego etapu Diablo. Ale dlaczego tak właśnie się stało, dowiecie się już w kolejnej odsłonie naszego cyklu. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie nasz kanał YouTube.